Cześć, witajcie. Spotykamy się dzisiaj, bo Samsung zasypał nas nowościami. Mamy nowy zegarek, słuchawki douszne, dwa nowe tablety, ale przede wszystkim nowe smartfony Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra. I to od smartfonów zacznijmy może nasz przegląd nowości. Przyznam, że Samsung w tym roku odrobinę mnie zaskoczył. Zwykle w serii Note mieliśmy dwa blisko spokrewnione modele, różniły się pamięcią, rozmiarem, aparatami, ale poza tym były raczej zbliżone pod wieloma względami, w tym również pod względem stylizacji. W tym roku jest inaczej. Mamy dwa mocno odbiegające od siebie modele, a ja jakoś nie mogę oprzeć się wrażeniu, że podstawowy model Note 20 przejął po prostu rolę modelu Lite. Może dzięki temu gama modelowa będzie bardziej przejrzysta? Zostawmy jednak te dywagacje i oglądajmy telefony. Samsung Galaxy Note 20 Ultra to pierwszy smartfon, który ma wyświetlacz chroniony szkłem Gorilla Glass 7. Ów wyświetlacz wykonany w technologii Fluid AMOLED ma przekątną 6,9 cala oraz rozdzielczość 3200x1440 pikseli. Ekran ma częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz, a tempo odświeżania może być regulowane automatycznie, aby zapewnić idealny kompromis pomiędzy płynnością obrazu a energooszczędnością. Nie zabrakło oczywiście wsparcia dla HDR10 czy zintegrowanego czytnika linii papilarnych. Sercem smartfonu jest procesor Exynos 990 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzną UFS 3.1 występuje w wariantach 256 albo 512 GB. Galaxy Note 20 Ultra, podobnie jak jego mniejszy brat, otrzymał głośniki stereo sygnowane przez AKG. Ma też oczywiście moduł NFC czy Dual SIM ze wsparciem dla standardu eSIM. Nowością jest rysik S Pen o niskiej latencji, tylko 9 milisekund. To zdecydowany postęp względem modeli z poprzedniej generacji. Zasilanie zapewni akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25 W oraz ładowaniem bezprzewodowym 15 W. Samsung Galaxy Note 20 Ultra ma 10-megapikselowy aparat do selfie z przysłoną 2.2, a z tyłu z kolei zamontowano aparat potrójny z główną matrycą 108 mega i przysłoną 1.8. Kolejny moduł jest szerokokątny z matrycą 12 mega i przysłoną 2.2, a ostatni ma 12 mega i peryskopowy obiektyw z przysłoną 3.0, dający 5-krotne zbliżenie bezstratne, hybrydowe 10-krotne i 50-krotne cyfrowe. Nie zabrakło oczywiście filmowania w 8K i dodatkowo mamy tu jeszcze laserowy autofokus. Wszystko to zamknięto w obudowie z certyfikatem szczelności IP68, występującej w błyszczących kolorach czarnym i białym oraz w matowym, nowym kolorze Mystic Bronze, czyli brązowym, który jest w tym roku po prostu kolorem przewodnim całej gamy Samsunga Galaxy Note i modeli pokrewnych zaprezentowanych dziś. Cena za wersję z pamięcią 256 GB i obsługą sieci 5G wynosi na naszym rynku 5949 zł. Samsung Galaxy Note 20 to, jak wspomniałem, mniejszy z zaprezentowanych dziś modeli. Ma ekran o przekątnej 6,7 cala, jest to wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli ze standardową częstotliwością odświeżania i szkłem Gorilla Glass 5. Co ciekawe, w modelu tym zastosowano wyświetlacz płaski, nie zachodzący na boki w odróżnieniu od modelu Ultra. Tył obudowy, by było zabawnie, pokryto tworzywem Glastik. Nie mam nic przeciwko temu, bo już poprzednie modele Samsunga pokazały, że plastik może wyglądać naprawdę dobrze, a ma też pewną przewagę nad szkłem, bo się nie potłucze. Czytnik linii papilarnych pozostawiono pod wyświetlaczem, a obudowa, chociaż ma tył z tworzywa, również szczyci się certyfikatem IP68. Kolejną osobliwością tego modelu i tym, co różni go od wersji Ultra, jest brak możliwości rozbudowy pamięci kartą microSD. Sercem Galaxy Note 20 jest znów firmowy procesor Exynos 990, ale pamiętajcie, że na świecie, chociażby w Stanach czy w Azji, będzie również wersja ze Snapdragonem 865. Procesor jest zestawiany z pamięcią 8 plus 256 GB, smartfon oczywiście obsługuje 5G, a o zasilanie dba akumulator o pojemności 4300 mAh i znowu mamy szybkie ładowanie 25 W i bezprzewodowe 15. Przedni aparat znów, tak jak w Ultrze, ma 10 megapikseli, przysłonę 2.2 i tylny znów jest potrójny, ale trochę mniej. Główny moduł ma tu 12 megapikseli, przysłonę 1.8, szerokokątny znowu 12 mega, ale przysłonę już 2.2 i to wszystko uzupełnia aparat o rozdzielczości 64 megapikseli z teleobiektywem i 3-krotnym zbliżeniem hybrydowym oraz przysłoną 2.0. Aparat umożliwia również oczywiście filmowanie w 8K, a zoom cyfrowy ma tutaj krotność
30. Rysik S Pen ma większą latencję niż w modelu Note 20 Ultra, bo 26 milisekund, ale i tak to znacznie mniej niż w modelach poprzedniej generacji, gdzie było 42 milisekundy. Smartfon występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Tej brązowej, o której już wspomniałem, szarej i zielonej, ale w tym przypadku wszystkie trzy są matowe. Telefon wyceniono na 4349 zł lub 4849, jeżeli decydujecie się na wersję 5G. Na koniec omówienia smartfonów jeszcze kilka dodatkowych informacji. Oba modele wyposażono w zmodernizowane rysiki S Pen. Zmieniono nie tylko ich wygląd, ale i umiejscowienie w obudowie urządzenia i pojawiły się nowe funkcje. Powiększono ilość gestów, które można wykonywać rysikiem w powietrzu, by sterować wybranymi funkcjami telefonu. Teraz poza sterowaniem aparatem fotograficznym możemy na przykład przewijać strony, nawigować po interfejsie, czyli cofnąć się lub przejść do przodu. Można też oczywiście dodać własne opcje przy tej funkcji. Ponadto ulepszono aplikacje wykorzystujące rysik, chociażby notatnik. Teraz odręczne wprowadzanie tekstu wygląda jeszcze lepiej, bo tekst na przykład możemy sobie wyprostować, wyrównać. Możemy szybko przetworzyć go na gotowe do wysłania pliki, czy to Worda, czy PDF, czy nawet PowerPointa. A na mocy współpracy z Microsoftem smartfon wspiera stałą, szybką synchronizację z OneNote i do tego jeszcze będą się pojawiać tutaj wybrane gry z Xbox Game Pass. W funkcji Połącz z Windows pojawiła się możliwość dodawania skrótów do zawartości telefonu na ekranie naszego peceta. Nowością jest również bezprzewodowy tryb DeX, chociaż oczywiście pozostawiono też możliwość korzystania z niego w tradycyjny sposób przewodowo. W modelu Note 20 Ultra mamy jeszcze rozwiązanie UWB, Ultra Wideband, które w przyszłości pozwoli na współpracę telefonu z internetem rzeczy i pełnienie przez smartfon choćby roli cyfrowego klucza. W oprogramowaniu aparatu fotograficznego również dodano kilka nowości, jak chociażby możliwość wyboru mikrofonów rejestrujących dźwięk podczas nagrywania filmów, czy możliwość podłączenia mikrofonu Bluetooth. Mogą nim być po prostu dowolne słuchawki wykorzystujące łączność Bluetooth. Przybyła również możliwość nagrywania w formacie kinowym 8K przy proporcjach boków 21:9 i tempie 24 klatek na sekundę. Dodano też płynne sterowanie zoomem, no i oczywiście jest też zapis w 120 klatkach na sekundę, ale to już dobrze znamy. Nowe modele trafią do sklepu 21 sierpnia, ale już od dzisiaj można je zamawiać w przedsprzedaży. Poza nowymi smartfonami Galaxy Note, Samsung zaprezentował dziś jeszcze dwa tablety, nowy smartwatch oraz słuchawki. Informacje na ich temat znajdziecie na tym kanale. Zapraszam.